Hej kochani, zapraszam Was dzisiaj na kolejny film. Będzie to film z unboxingiem pudełeczka Pure Beauty Box sierpniowego. Zanim przejdziemy do filmu, to zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, jeśli tego nie robicie. Oczywiście lajkowania jak najwięcej i komentowania. Dobrze. Tak się przedstawia pudełeczko sierpniowe Pure Beauty Box. Aloha Flamingo. Także no, bardzo ciekawe, piękne pudełko, grafika. To już jak co miesiąc zresztą, z tyłu jest. Tak wygląda. Jak wiecie, ja subskrybuję pudełeczko, co miesiąc mi przysyłają. Wiadomo, są trzy opcje kupna pudełeczka. Jednorazowo, wtedy kosztuje 114 zł. Lub co miesiąc i wtedy to jest subskrypcja taka bezterminowa. Kiedy chcemy, to możemy zrezygnować i wtedy kosztuje 104 zł. Ewentualnie możemy zamówić tak jakby 3 pudełeczka z góry i będą nam przez 3 kolejne miesiące przysyłać. Tylko że wtedy płatność jest już z góry 300 zł, czyli wychodzi nam 100 zł za pudełeczko. Mnie się wydaje, że ta druga opcja, czyli te 104 zł, jest takie najbardziej korzystne, mam wrażenie. Po prostu najlepsza dla mnie to jest opcja. Każdy może sobie wybrać jak chce. Także przechodzimy już do unboxingu, nie gadamy. W środku jest piękne, różowe. Kasia na pewno się będzie zachwycać, bo ona uwielbia różowy kolor. Kasia z kanału Kolorowy Ptaszek. Pozdrawiam Cię, kochana. No oczywiście mamy tu ulotkę z tymi różnymi produktami. Jestem bardzo ciekawa, co w środku jest. Oczywiście jest przewiązane, jak zawsze. Ciekawa jestem, co w tym miesiącu dali nam do pudełka. Oczywiście ta naklejka też, która jest zaklejony, ten papier, który zakrywa kosmetyki, jest zawsze co miesiąc według tej grafiki, która jest na opakowaniu. Naprawdę, to jest tak pięknie dopracowane te pudełko, że szok. O! Coś znajomego i chyba od tego zacznę, bo doktor Irena Eris. W poprzednim miesiącu, w lipcowym, był ten kosmetyk i to był krem na dzień chyba, z tego co pamiętam. Invitive, tak samo. Kochani, to jest krem na noc. Tej samej serii, co w poprzednim miesiącu mieliśmy na dzień. Wow. No to już teraz mam, że tak powiem, komplet krem na dzień i krem na noc z dr Irena Eris. Super! Jest to przeciwzmarszczkowy krem odbudowujący na noc. No to ja już widzę, ile ono będzie kosztować. W poprzednim miesiącu tamten krem kosztował 289 zł, jakoś tak. Oczywiście to jest produkt pełnowymiarowy, 50 ml. No, a ten krem kosztuje 299 zł. No, ja jestem w szoku, że drugi miesiąc rzędu tak drogi kosmetyk. 300 zł, a pudełko kosztowało mnie 104. Więc naprawdę warto subskrybować, według mnie, to pudełeczko, bo naprawdę kosmetyki tutaj trafiają się takie, jak widzicie. Nie, no ja jestem naprawdę... Jeszcze tamtego kremu nie zaczęłam używać, ale to dobrze, że poczekałam. Będę mogła używać dwa, że tak powiem, naraz. Okej. Nie wiem, jaka jest wartość całego tego pudełka, ale to później policzymy. Dobrze, następnym produktem, przepraszam, jest Uriage Thermal i jest to
50 ml. Oczywiście tu po polsku nic nie pisze, więc do ulotki zajrzymy. Tak. Uriage jedwabisty balsam do ciała. I tu jest wersja miniaturka, bo pełnowymiarowy produkt ma 500 ml i wtedy kosztuje 114 zł i 99 groszy. Pełnowymiarowy produkt. Tu mam tylko 50 ml. Jest to balsam do ciała. O jedwabistej konsystencji, błyskawicznie wtapia się w skórę, zapewniając jej intensywne ukojenie, nawilżenie i wygładzenie. Dzięki wysokiemu stężeniu wody termalnej Uriage, skóra odzyskuje optymalny poziom nawilżenia, długotrwałe uczucie komfortu i naturalny blask. Ciekawe, to jest do skóry właśnie suchej. Super. Cieszę się, że mogę przetestować. Z Uriage miałam kiedyś próbeczkę 5 ml kremu pod oczy i wody takiej, esencji, o. To też było fajne. Dobra, dalej lecimy. Co tutaj mamy? Clarena Botox Like A Mask. Jakaś maseczka. Maska na okolice oczu ze złotem i argireliną. Nie wiem, co to jest ta argirelina. Argirelina, kosmetyczna alternatywa toksyny botulinowej, wygładza i zapobiega powstawaniu zmarszczek mimicznych. O proszę. Jest to maseczka złota, tak? I za taką maseczkę, to jest produkt pełnowymiarowy i za taką jedną sztukę kosztuje 15 zł. Pokażę Wam, jak wygląda ta maseczka. To jest coś a la maska taka Zorro. Super. Będzie można przetestować. Taka złota. Ciekawe jaka. To nie jest żelowa maseczka. Maska, więc to będzie taka coś a la na płachcie. No ciekawe, przetestujemy. Dobrze, teraz następny produkt tutaj mi się pod ręką nawinął. Jest to z kolorówki. Max Factor Facefinity All Day Flawless Airbrush Finish 3 w 1. Jest to primer, korektor i podkład w jednym. SPF 20 Vegan. Ja mam odcień C50 Natural Rose, czyli będzie miał podtony różowe. No średnio lubię takie podkłady z podtonem różowym. Wydaje mi się, że mam, albo nie wiem, że chyba mam podkład już taki, tylko w innym odcieniu, ale jeszcze go nie testowałam. Tak mi się wydaje, ale nie jestem pewna. 30 ml i ten podkład kosztuje 75,99 pełnowymiarowy oczywiście. No ciekawy podkład, chociaż trochę ryzykowne, bo każdy ma inny odcień skóry, więc no ale Natural Rose może nie będzie tragedii, przetestujemy. Następną rzeczą też z kolorówki mam Rimmel Oh My Gloss Lip Oil, olejek do ust. Widzę, że jest taki jakiś przezroczysty, 4,5 ml i jest to 001 Pink Flash. Taki olejek nawilżający do ust i to jest produkt pełnowymiarowy i kosztuje 64,99. Ciekawe, na razie go nie otwieram, także później będę go testować, może właśnie bliżej jesieni i zimy, takiej późnej jesieni i zimy, zobaczymy. Dobrze, dalej następną rzeczą jest Vita Liberata. Słyszałam o tej firmie, 50 ml, ale oczywiście tu po polsku nie ma. Zerkniemy w czym? W ulotce. I to jest dwa produkty można losowo. Wersję Travel Size 50 ml.
i mi się trafiła mgiełka samoopalająca, wersja barwiona. I pełnowymiarowy produkt 200 ml kosztuje 119 zł. I to jest tak, nadaj skórze naturalne wyglądającą opaleniznę i błyskawicznie wysycha. Od promiennego blasku aż po głęboki plażowy brąz. Wybierz i dopasuj swoją opaleniznę dzięki lekkiej mgiełce do opalania. Ja tu mam chyba odcień medium. Nie wiem, czy nie będzie to za ciemne. Szczerze mówiąc, ja takich rzeczy nie używam. Nie wiem, przetestuję. I do wyboru jeszcze był lotion, balsam stopniowo samoopalający. 200 ml kosztuje 89 zł. I też był do wyboru właśnie albo ta mgiełka, albo właśnie miniaturka 50 ml tego balsamu. Szczerze, wolałabym chyba ten balsam. Vita Liberata, słyszałam o tym. Często o nim mówiła Dominika Mizia. Także spróbuję, może przetestuję. Jak mi nie podpasuje, to puszczę po prostu dalej w świat. Dobrze, następną rzeczą jest tutaj ze Stars from the Stars. Jest to nawilżające serum, barierowe ceramidy beta-glucan owies. Ciekawe serum. Otworzymy, zobaczymy, jak to wygląda. O! Spójrzcie. Fajne takie holograficzne opakowanie. I takie serum z pipetką. Jeszcze serów z pipetą nie używałam. Stosować rano i wieczorem 30 ml. I to serum jest pełnowymiarowe. I kosztuje 37,99. Bardzo ciekawe. Przetestujemy. Na razie jestem zadowolona. No oprócz może tej mgiełki samoopalającej, ale to zobaczymy. Dalej mam tutaj aloesowe. Hydrolat z aloesu. Takie ciężkie opakowanie. Szklane? Mhm. Szklane opakowanie. Proszę. Hydrolat z aloesu do twarzy, ciała i włosów. Intensywnie nawilża i regeneruje. 100 ml. Super. Rozpylić bezpośrednio na oczyszczoną skórę twarzy, szyi, ciała lub włosy. I ten hydrolat 100 ml kosztuje 34 zł. Także super. Hydrolatów jeszcze z aloesowe nie używałam, także jestem ciekawa. Fajnie, że opakowanie takie szklane. Dobrze, następną rzeczą, o, jest Ziaja Med. I to jest krem do stóp. Kuracja ultra nawilżająca, mocznik 15%. Nawilża, wygładza, regeneruje. Na dysfunkcję skóry suchej. Ciekawe, tu mamy 100 ml. Jeszcze takiego kremu z ziai do stóp nie używałam. I on kosztuje, to jest oczywiście produkt pełnowymiarowy, 18 zł 75 groszy. Czyli niedrogi jak to ziaja. Super, przetestujemy. Dalej mam jakieś takie lekkie, jakby tutaj coś jest, ale strasznie lekkie. Ma duże opakowanie, 150 ml. Jest to Dax Sun SPF 30, wysoka ochrona, UVA, UVB, IR plus HEV, nie wiem. Ochronne mleczko do opalania, intensywnie nawilżające, wodoodporne. Serio? Mamy koniec sierpnia. W Polsce, nie oszukujmy się, sezon na opalanie się już skończył. Także, no powiem Wam, że trochę lipa.
takie mleczko do opalania to powinni dać, że tak powiem, do pudełeczka gdzieś w maju, ewentualnie w czerwcu, kiedy ten sezon na opalanie się dopiero zaczyna. No tutaj bym powiedziała, że to takie trochę nieprzemyślana kwestia, no bo tak jak mówię, sezon na opalanie się już skończył. Fakt, ja też nie opalam się w ogóle. Tylko tyle, co mnie tam słońce złapie, jak jestem na dworze i tyle. Ale żebym tak leżała plackiem na plaży czy gdziekolwiek i się opalała, to nie jestem ja. Ja bym chyba, nie wiem, szlak by mnie trafił, jakbym miała tak leżeć i nic nie robić. Także no nie do końca jestem zadowolona z tego produktu. Także pewnie komuś go dam. Może mojej siostrze. A jak nie będzie chciała, to po prostu puszczę w rozdanie dla was, bo ja takich rzeczy nie używam. Zapytam się sióstr, może któraś będzie chciała przetestować, a jak nie, to pójdzie do was na rozdanie. Bo ja tego nie używam. I tak. To jest oczywiście produkt pełnowymiarowy i on kosztuje 45,99 zł. 46 zł prawie. Dobrze, dalej tutaj lecimy. Co to mam? Jakiś Martini Massage Luxury? Jakieś gąbeczki. Dwie gąbki nasączone aktywnym węglem. Rewolucyjne gąbki do usuwania makijażu o silnym działaniu oczyszczającym. Dzięki składnikom absorbującym efektywnie usuwają makijaż i nadają cerze blask. Gąbki do makijażu? Nie wiem, nie słyszałam o tym. Tu mamy dwie sztuki gąbeczek, takich czarnych, owalnych. Kosztuje 14,99 zł. Gąbka z węglem aktywnym, która pochłania wszelki brud i tłuszcz, pozostawia twarz odświeżoną, czystą, a przede wszystkim zdrową. Zbiera zarówno pozostałości makijażu, jak i zanieczyszczenia pochodzące z powietrza, na przykład kurz oraz pył. Napiszcie mi w komentarzu, czy używacie takich gąbek do demakijażu? Czy w ogóle słyszeliście o czymś takim? Dla mnie to jest to totalna nowość. Nie wiem, włoski produkt. Nie wiem, czy będę to stosować, czy nie, zobaczymy. Ale daję znać, że coś takiego. I ostatni produkt. Jest to Himalaya. Detoksykujący żel do mycia twarzy z aktywnym węglem i zieloną herbatą. Czyli taki mocno oczyszczający żel do twarzy. Taki czarny, tu jest widać nawet. Po prostu czarny żel do mycia twarzy. Szczerze mówiąc, ja nie wiem, czy pamiętacie, czy nie, mówiłam w demku lipcowym chyba, że miałam z Planet Spa z aktywnym węglem żel do mycia twarzy oczyszczający i on strasznie mi przesuszył, zrobił mi masakrę na twarzy, także nie wiem, czy ja będę to mogła używać, bo zielona herbata też jest taka oczyszczająca, nie wiem, spróbuję poużywać i zobaczymy, czy też mi tak zrobi. Jeżeli tak, to po prostu ja takich produktów z węglem nie mogę używać. Zobaczymy. I to jest pełnowymiarowy produkt. Kosztuje 18,99 zł. I tu mamy 150 ml. No, tutaj to muszę zobaczyć, czy mi to podpasuje, czy nie. Zobaczymy. Tu by się nawet dwa razy dziennie stosować, no nie wiem. Także zobaczę, czy będę mogła to używać, czy nie. Jak nie, to po prostu puszczę dalej w świat. Okej.
I to byłoby na tyle. Pudełko puste. Zobaczcie, jak w środku ładnie wygląda. No ślicznie po prostu. Pięknie. Dobrze. Mamy w sumie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście produktów w tym pudełku. Z czego dwie miniaturki i 10 pełnowymiarowych produktów. No i gadżet jeden. Także super. Ja jestem zadowolona. No, średnio zadowolona z gadżetu, bo dla mnie to totalna nowość. Podkład, olejek, balsam, maska na oczy, krem do stóp, krem do twarzy na noc, przepraszam, serum, hydrolat. To są produkty, których jestem, powiedzmy, zadowolona. Oprócz czego, no ale zadowolona. To dla mnie jest nieprzemyślana sprawa, bo to nie jest na tą porę roku, na końcówkę sierpnia, więc to takie dla mnie jest nieprzemyślana sprawa i z tego nie jestem do końca zadowolona. Tutaj mam takie mieszane uczucia, muszę to przetestować i zobaczyć. No i ta mgiełka samoopalająca, też tak średnio zadowolona jestem, więc w sumie z dwóch produktów jestem niezadowolona, o, tak powiem. A reszta jest ok lub do przetestowania. Dobrze, to tak wygląda sierpniowe pudełeczko Pure Beauty Box. Napiszcie mi w komentarzach, czy kupilibyście takie pudełko, czy Wam się podobała jego zawartość. O tych gąbeczkach do demakijażu też mi napiszcie, czy słyszeliście o tym i używacie. Także czekam na Wasze komentarze. Zawsze czytam i staram się odpisywać. Dobrze, to ja już nie przedłużam i życzę Wam miłego dnia. Do usłyszenia. Cześć!